Jak obiecaliśmy, tak też czynimy, niczym dobrzy, sprawdzeni, wiarygodni politycy. Jesteśmy w studiu telewizji w Polsce.pl. Pan doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, Jakub Maciejewski. Rozmawiamy przy okazji książki Turbo Patriotyzm pana doktora. No właśnie, jeden cytacik z pana doktora z Newsweeka ostatniego, skoro o tym wywiadzie mówiliśmy. Rdzeniem prawicowej mitologii jest obsesyjny lęk, że zawsze jest ktoś, kto czyha na naszą niepodległość, stąd Polska nie jawi się turbo patriotom jako coś fajnego, tylko jako coś, co trzeba otoczyć murem. No właśnie, z tym fajnością Polski chciałbym trochę popolemizować i pewnie chcielibyśmy obaj z redaktorem. Zobaczmy, jak wyglądała ta fajna odsłona patriotyzmu w wykonaniu prezydenta Bronisława Komorowskiego i radiowej trójki ówczesnej z redaktor, dyrektor Magdaleną Jeton. I gramy piosenkę Orzeł Morze. Nasz hymn, prosimy. Z białej czekolady przygotowany specjalnie na dzisiejszy dzień, na dzisiejszą uroczystość. Orzeł, który może. Proszę państwa. Tak jak... Arony do góry, kciuki do góry. Tak jest, kciuki do góry, tak jak prosiliśmy na samym początku. Śmiało. Jesteś to... Może być optymistycznie, może być fajnie, może być cool, może być pozytywnie. No piękna puenta prowadzącego tę imprezę. Spuentował to inaczej prezydent Andrzej Duda, wtedy jeszcze nie prezydent, kilka miesięcy później, kiedy zaczęła się kampania wyborcza, nawiązał do tego nieszczęsnego, a może szczęsnego czekoladowego orła. Posłuchajmy Andrzeja Dudy z kampanii wyborczej. To nie kto inny, tylko pan wychodził na święto narodowe z czekoladowym orłem. Może o tym przypomnę, bo wzbudziło to z jednej strony zażenowanie, a z drugiej strony śmiech. To pan, jako prezydent Rzeczypospolitej, powinien był tego godła strzec i nie dopuścić nigdy do tego, aby na święto narodowe był czekoladowy orzeł. No właśnie, i z takiej imprezki, która była lekkim przymrużeniem oka, zrobił się całkiem poważny temat natury socjologicznej, natury politologicznej, natury Bóg wie jeszcze jakiej. Czy to był fajny patriotyzm z tym czekoladowym orłem? Tylko wtrącę, że pan doktor opisał to z przymrużeniem oka. To prawda. Finezyjnie, językiem takim sienkiewiczowskim i porównując na końcu tę scenę do Barei. Ale prawda? Bardziej Henryka niż Bartłomieja. To zdecydowanie, tak. No przymrużenie oka nie było dlatego, że takim wesołym facetem jestem z natury, tylko że musiałem mrużyć, bo nie mogłem na to patrzeć, a nie mogłem na to patrzeć, bo no to była jakaś wiwisekcja też tego, kim ja jestem i zawsze się czułem. Muszę przyznać, że ja się zawsze z tym modelem jakoś utożsamiałem i z takiej pozycji zacząłem pisać tę książkę, że no tyle jest powodów do wesołości, do uśmiechu, wciąż jest mi bliska taka myśl, że Polska to jest coś bardzo fajnego. Ja wykładam kulturę polską dla obcokrajowców, opowiadam im o polonezie, pierogach, o smutnych rzeczach też im opowiadam, ale no, zwłaszcza kiedy jestem właśnie wśród obcokrajowców, czuję się patriotą, bardzo lubię opowiadać o Polsce. No i wydawałoby się, że taki sposób celebrowania swojego patriotyzmu, który ja w książce z kolei określam mianem soft patriotyzmu, no to są same zalety, sama słodycz i w ogóle wspaniale i fajnie. No ale jak widać, jak jest za dużo tej słodyczy, to szybko robi się mdło. Zwłaszcza, tak jak tu widzieliśmy w tym fragmencie, ten uśmiech jest przymusem. To znaczy słyszymy wszędzie, co się nie uśmiechacie, jest tak wesoło, dlaczego jesteście niezadowoleni i teraz... To też pobrzmiewało później w kampanii pana prezydenta Komorowskiego, że przecież 25 lat wolności, złoty wiek, dlaczego wy chcecie jeszcze od nas? No właśnie, tak, żeby było jasne, mówię to w pierwszej osobie liczby mnogiej, czuję się częścią jakoś tego błędu, tej pomyłki. To był pomysł na Polskę, który kompletnie zamykał oczy na istnienie dużej grupy ludzi, którzy z różnych powodów w ogóle nie mieli powodów do zadowolenia, którzy mieli obawy, część to bardzo uzasadnione, którzy na tej transformacji wcale nie wygrali. Ja prowadziłem w swoim czasie też duże badania terenowe w Wałbrzychu. Rozmawiałem z byłymi górnikami, bardzo pokrzywdzonymi tam w transformacji. I o tych ludziach można by powiedzieć wszystko, ale nie to, co oni słyszeli, czyli że leniwi, bezradność wyuczona, że weźcie się do jakiejś pracy, tyle macie możliwości. Oni nie dostali nic. Wreszcie po latach zbudowali im specjalną strefę ekonomiczną, która naprawdę jest formą wyzysku. I słyszeli, no co się nie uśmiechacie, jest tak wesoło, weźcie sobie może skrzydełko. Żeby było jasne, nie tylko tych turbo potrafię krytykować. Nie no, zdecydowanie. Tutaj też pan doktor twierdzi, że jakby ten turbopatriotyzm, mnie to ta nazwa trochę mierzi, bo to słowotwórstwo to taka logomachia, no władza słowa, może pan poszatkować i podzielić tych patriotów na lepszych, gorszych, no właściwych. Właśnie też tutaj, dlaczego to robiłem? Dlatego, że ja na przykład widzę gigantyczne różnice
między Jarosławem Kaczyńskim a byłym księdzem Jackiem Międlarem albo Grzegorzem Braunem. Prawica jest bardzo zróżnicowana, ale też widzę olbrzymie różnice między... Nie do końca między... to wybrzmiewa. I w wywiadzie dla tygodnika Tomasza Lisa też pan mówił, że ta ich dyscyplina, spójność, coś takiego, nie? Że ta prawica się jawi trochę jak ten szereg NR-owców, taki odczytuje z różnych tekstów no, pana doktora. Tak, a właśnie nie, jesteśmy no, to pojęcie turbopatriotyzm służyło mi do wydobycia tego, co rzeczywiście łączy, tak samo jak mnie i wspomnianego tutaj Tomasza Lisa dzieli mnóstwo. Ale łączy nas czekoladowy orzeł. No właśnie, nie wiem, to jest tak, żeby było jasne, w tym naszym obrazie, przynajmniej tak się łudzę, szybko odrabiamy lekcje. I to pojęcie soft patriotyzm, to pojęcie soft patriotyzm dużo bardziej się tam przyjęło niż turbo patriotyzm. Wszyscy czytają tę książkę po lewej stronie i mówią, ale byliśmy głupi, jak mogliśmy zrobić takie błędy? Więc super by było, gdyby po tej prawej stronie ta książka też tak była przeczytana, no tylko, bo to jest każdy by sobie wybierał tę drugą połowę, która jest o tych tylko drugich. Tylko my mamy problem z innym podejściem do faktów, bo dla nas jest ważne, czy istnieją realne zagrożenia dla państwa polskiego, czy istnieją interesy geopolityczne sprzeczne z polską racją stanu. Jeśli istnieją, to my obawiamy się ich i chcemy takiego państwa, które będzie na tyle silne, by wytrzymać w tej strefie zgniotu, a jeśli te zagrożenia nie istnieją, to jesteśmy turbopatriotami. No tylko tutaj nie wydaje mi się, że to była różnica, ale są dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem ostatnią osobą, która by twierdziła, że te zagrożenia nie istnieją. Chętnie tutaj będę jeszcze raz wymieniał. Ale druga rzecz jest taka, może nie wszystkie zagrożenia są... No ostatnie gasi światło. Może nie wszystkie te zagrożenia są zagrożeniami dla państwa narodowego. Może myślenie o wszystkich zagrożeniach tylko w kategoriach państwa narodowego wiąże nam ręce w pewnych kwestiach. Na przykład za wielkie zagrożenie uważam zmianę klimatu. Dlatego też... No to biało-czerwone flagi zagrażają... Nie, absolutnie. Tylko jeżeli teraz wszyscy się zgodzimy na prosty podział na państwa narodowe, to no nie jest za bardzo w interesie Polski prowadzenie globalnej polityki dekarbonizacji. Ale właśnie tu mamy inny światopogląd, bo lewica postrzega nas, tych tubylców, jako właśnie trochę mylenie nacjonalizmu z patriotyzmem, tak? A nawet polski nacjonalizm Romana Dmowskiego, nawet ten najbardziej wyrazisty nacjonalizm w Polsce nie opierał się na etnosie, co sugeruje na ostatnich stronach pan doktor w swojej książce. Nie opierał się na etnosie. Roman Dmowski i jego sztab intelektualistów mówili o kulturowym aspekcie. Dlatego ten ateista chodzący na prostytutki w Paryżu Roman Dmowski stawiał na kościół katolicki, tak? Bo dla niego ten etnos nie był ważny. Mówiono nawet o polonizacji, o przyswojeniu tych etnosów na Kresach, prawda? Dlatego, panie doktorze, książka jest fantastycznie napisana. Okładka, arcydzieło inspiracji Szukalskiej. Nie, naprawdę warto, żebyśmy my, patrioci, przeczytali tę książkę także, nie zgadzając się na niektóre jej tezy, ale jeśli nie zlokalizujemy faktów, to nie będziemy mogli opisywać uczciwie języka dwóch obozów w Polsce, ponieważ nie będziemy mogli stwierdzić, który tylko język jest bliżej prawdy. Bo tak, po pierwsze, to też są fakty. To, co naprawdę powiedział Jarosław Kaczyński, to, co naprawdę powiedział Grzegorz Braun, czy to, co naprawdę powiedział Bronisław Komorowski. No, nie wiemy wtedy, czy to jest obłęd, to też są czy fakty. To nie jest obłęd, a pan doktor to nazywa to obsesja niepodległości. Nie jest takie proste. No, ten obłęd dosyć tutaj wyjaśniam. A po drugie, problem, który mam z tym, kiedy próbuje pan porzucić ten przedrostek turbo i mówić my patrioci, jest taki, że co wtedy ja nie jestem patriotą? Nie, zapraszamy. Siedzi pan tutaj, może pan będzie siedział tutaj. No tak, kiedyś. Ale jakoś w tym naszym patriotyzmie się różnimy, nie? Więc przydają nam się też słowa, które pozwalają dobrze pokazać to, co nas różni. One nie decydują o tym, kto ma rację w tej sytuacji, bo jak mam do wyboru, uczciwie, defiladę prezydenta Dudy albo czekoladowego orła prezydenta Komorowskiego, wybieram defiladę prezydenta Dudy. Nie głosowałem na niego, jest z innej bajki politycznej, ale potrafię powiedzieć, kiedy nie mieliśmy racji, kiedy zostaliśmy pokonani. Tak samo jest, jeżeli chodzi na przykład o nierówności, o politykę redystrybucyjną, to, co się dzieje wokół 500+, to w jaki sposób jest przedstawiany, nie wiem, konflikt społeczny czy transformacja ustrojowa przez prawicę, okazuje się najwyraźniej znacznie bliższe faktom. Ja to potrafię przyznać. Tym bardziej uważam, że powinniśmy się uczyć na błędach. Natomiast bardziej mnie niepokoi to poczucie kruchości, które się pojawia, kiedy mowa właśnie o Niemcach, o LGBT. Ja mam poczucie,
że przesadzamy. Nie, że nie doceniają państwa Polski, że nie doceniają państwa na przykład, nie wiem, kościoła katolickiego, że... A może znamy lepiej w takim razie, skoro pan powiedział, że... Taka krucha jest ta polskość, że zaraz przyjdą ci Niemcy i ta tęcza, no i oni nas pozbawią akurat tego wszystkiego? No, powie pan, że to jest obsesja niepodległości, ale z takich spraw to zazwyczaj nie żartujemy, bo tą niepodległość traciliśmy często i obecnie w dyskursie zachodnich liberałów i lewicy też pojawiają się drwiny z polskości. Historia się nie skończyła, historia płynie dalej, ona się nie będzie kręcić, ona nie wróci. Ale procesy powracają, czy nie? Platon nie? Nie, no... Okej, nie, no... Godzinami o Platonie, mam doktorat z filozofii i... No ja nie mam doktoratu z filozofii, ale na inną rozmowę. Pewne mechanizmy, uczy nas tego historia, politologia, kultura także, politologia, tak, współczesna, pewne mechanizmy powracają. Geopolityka ma swoje takie odwieczne prawa. Nasze położenie Rzeczpospolitej... Ale tak nie jest. Fakty mówią, że tak nie jest. Nie jest tak? Nie, to znaczy... Ludzie myślą, że tak jest i często działają tak, jak gdyby tak było, ale dzisiaj zagrażają nam nowe niebezpieczeństwa. Oczywiście, że tak, ale nikt tego nie kwestionuje. A wręcz to ci turbopatrioci o tych nowych zagrożeniach mówią głośniej. A wtedy powinniśmy się od nich uczyć. I nie mam tu żadnego problemu. No dobrze, panowie i drodzy państwo przed telewizorami i odbiornikami, mamy 3 minuty do końca naszej dyskusji. Chciałem zapytać o wspólny mianownik. Czy te dwa środowiska, dwa obozy, jak zwał, tak zwał, lewicowo-liberalny, prawicowy, konserwatywny, lewacki, prawacki i tak dalej, czy mogą się spotkać, czy znaleźć jakiś wspólny mianownik? Do czego kiedyś apelował zresztą Bartłomiej Sienkiewicz w takim ciekawym tekście w Tygodniku Powszechnym? Czy rzeczywiście zostały nam już tylko pogrzeby, no i daj Boże rocznice historycznych wydarzeń? Znaczy jest tak, że obydwie strony są ofiarami na przykład przemian mediów. To jak dzisiaj działają media społecznościowe, one, i na co są bardzo dobre badania, nic się tak nie klika jak oburzenie. W związku z czym algorytmy podsuwają nam treści, które nas od siebie coraz bardziej oddzielają. Że ktoś kogoś zaorał, tak? Na przykład. No, o to chodzi. A tymczasem, jeżeli na przykład spotka się dwóch adwersarzy, dla których fakty są ważne i zaczynamy rozmawiać o faktach, czyli nie wiem, czy niemiecka transformacja energetyczna zmniejsza ślad węglowy, czy zwiększa ślad węglowy, to się okazuje, że tu nie ma miejsca na żadną ideologię. Bo są liczby. Bo są liczby i albo zmniejsza, albo zwiększa. Ktoś ma rację, ktoś nie ma racji, tak? I nagle się okazuje, że dyskusja o tym, a także, jak sądzę, dyskusja o LGBT i wielu innych rzeczach jest możliwa. Tylko musielibyśmy... Czyli apel, jeśli jak dobrze pana rozumiem, jest taki do naszej, powiedzmy, strony, by zejść z poziomu emocji, do swojej zresztą też, na poziom konkretu, na poziom rozmów bardziej spokojnych, ale o rzeczach merytorycznych, tak, może nawet nudnych, ale merytorycznych. Nikt z nas na przykład w przemocy w żadnej wersji nie popiera, nie podziela. Nikt z nas obrażania się wzajem w żadnej wersji nie popiera, nie podziela. Każdy z nas by chciał, żeby tutaj w Polsce i pewnie też w ogóle na świecie, ale no, jakoś ta Polska jest nam bliższa, żyło się lepiej, a nie gorzej. No to naprawdę, łączy nas 99%, dzieli nas 1%. Może powinniśmy się zastanowić, kto ma biznes w tym, żeby ten 1% rozdmuchać do takich rozmiarów, że od razu nam się wydaje, że musimy... Redaktorze, pięści do góry czy garda w dół? Nie, oczywiście, że należy rozmawiać i wydaje mi się, że pod hasłem patriotyzm w tym obozie patriotycznym jest miejsce dla wszystkich. Oczywiście wewnątrz możemy różne odcienie mówić, ale patrioci byli różni zawsze. Socjaliści, ci przedwojenni, oczywiście narodowcy, ludowcy, i oni w obrębie polityki nazywali się różnie, ale wszyscy mogli się nazywać patriotami. Chociaż czasem się tłukli wręcz na ulicę. Tak, i była przemoc, ale nie chcemy wracać. Jedną rzecz, którą wydaje mi się sporo osób prawicowych może się obawiać, że jednak za często ten obóz lewicowo-liberalny opisuje nas trochę jak tubylców, przygląda się, i nawet było też, pan to opisuje, te badania w Miastku, prawda, i nagle Gazeta Wyborcza... Nie, myślałem, że w tej książce to było. W każdym razie było takie badanie i potem Marek Bielin w Wyborczy ogłosił, słuchajcie, wyborcy PiSu też nie są z Księżyca, tak, jakby, żebyście nie podkreślali, że my jesteśmy jacyś tacy inni. Są te, profesor Sadurski bodajże mówił właśnie, że no nie czytają książek, więc głosują na PiS. Przejawiają się takie akcenty paternalizmu wobec nas. I wtedy trudno się spotkać, jak ktoś przyjeżdża na Rydwanie, a my mamy boso stać w kajdanach niżej. Przyjęte do wiadomości, aczkolwiek ja tutaj nie piszę właściwie o wyborcach, piszę o tych aktywnych działaczach, czyli o tych, którzy bardzo głośno zabierają głos. Wydaje mi się, że to od razu stawia nas jakby na równym poziomie. Znaczy, ja jestem publicystą i polemizuję z innymi publicystami, jestem badaczem. Ale to jeśli zamienimy słowo obsesja niepodległości na troska o niepodległość, to będzie łatwiej się rozmawiało.
To może następnym razem ponegocjujemy. Dobra, zgoda panowie, lekturę książki Turbo Patriotyzm niezmiennie polecamy, bo warto się zderzyć z innym punktem widzenia. Pan doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, autor dziękuję tejże książki, dziękuję pięknie za wizytę w naszym studiu. Redaktor Jakub Maciejewski, znany państwu, pewnie jeszcze nie raz będzie się w naszym studiu dziękuję pojawiał. Bardzo. Marcin Fijołek, Telewizja w Polsce.pl. Bardzo dziękuję państwu za te dwa krótkie spotkania przy okazji dyskusji o patriotyzmie, czekoladowym orle i turbo patriotach. Za moment kolejne bardzo ciekawe i na pewno interesujące pytania gorące. Telewizji w Polsce.pl. Do zobaczenia.